kurde, dopadło mnie chrupsko, niestety. Także przepraszam za taki nosowaty głos, ale przez najbliższe dni prawdopodobnie będziecie mnie takiego słyszeć. Mam nadzieję, że to wam nie będzie wielce przeszkadzało. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Lecimy z kolejnym odcinkiem z Nio. Nio, dobrze mówię, Nio. I zaskoczymy sobie tutaj. Zaskoczymy sobie tutaj, bo słuchajcie, zaraz pod nami czeka na nas oczywiście ten mały, zielony, przyjazny ludek, którego odeślemy do chramu, czy tam do kapliczki, jak zwał, tak zwał. No i mamy jednego typiarza, którego by trzeba było tutaj zwabić, z tego względu, że tam dalej niestety, ale też nie będzie zbytnio bezpiecznie. O kurde. Auć. Ej, ale mógłbyś tak troszeczkę... Gently, man. Tutaj walczyć z nim jest średnia opcja, ale można go tutaj dobić łatwo. Okej, okay, mam to. Straciłem tylko jeden eliksir, ale to i tak niedużo, mogłem zawsze spaść. O, 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 jasne, 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 jasne. Swoją drogą muszę trochę ciszej mówić, bo dzisiaj mamy, kurde, gościa małego, który nam tutaj śpi. Jeżeli by to kogokolwiek interesowało, więc mam nadzieję, że i tak wszystko będzie ok. Dobra, słuchajcie, ostatnio przebiegliśmy sobie dosyć szybko do kramu, żeby sobie zapisać, bo już musieliśmy kończyć. Dlatego tutaj tak naprawdę zaczęliśmy ten, powiedzmy, taki sobie lekki speedrunning do tej kapliczki. A teraz swobodnie sobie zwiedzimy tak, jakbym zwiedzał normalnie tutaj tą miejscówkę, przychodząc bez większego spieszenia się. Więc najpierw załatwimy sobie tego jednego przyjemniaczka. A zaraz, on spadł, tak? O Boże, naprawdę. On teraz szuka miejsca, znaczy szuka drogi do mnie, ale spadł jakimś cudem, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale dobra. Okej, okay, spróbujemy jeszcze tego... O! Bazie, 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 bazie. I don't believe that shit. No serio, w taki głupi sposób se to zginąłeś. Zepchnęły cię, kurde, te... Zepchnęły cię... Jakieś dziwne... Ej, prędzej ja tu spadnę niż on, jest jakiś taki... Niespadalny, ej! O, spadł. A zabił się chociaż, rozpaćkał się? Nie rozpaćkał się pewnie. Kurde... Ja sobie wejdę na górę, mam nadzieję, że goś ze mną nie wejdzie. Chociaż nie, patrzcie. Będzie wchodził? Stał na nóżki i... Nie, no nie ma zamiaru chyba do nas przyjść. A tamten na dole, zobaczcie, będzie szukał motywu, jak tutaj wejść. Tutaj gdzieś są moje... Właśnie, gdzieś jest moja Amrita. Nie wiem, jakie się dałem nabrać na tym nietoperze. To jest tak słaby... Słaba opcja i słaby bejcik. Że ja naprawdę się... Mogę powstydzić tego, no ale dobra. A nie, to jest tutaj troszeczkę wcześniej grób. Uwaga. Nic się nie stało. Dobra. Ale jak skubańcy mnie w ogóle zrzuciły tak perfidnie? Czekajcie. Kurde, nie mogę mu zrobić jakiegoś takiego grubszego kuku, jak zachodzę go od tyłu. Innym mogę tak wbić nóż w plecy. Oho. Jakim cudem? Tak szybko? Wyzbył się jeden? No, nie trzeba było się gorączkować, kolego, nie trzeba było się gorączkować. Okej, okay, co my tutaj mamy? Cyk. Dwie rzeczy. Tutaj jeszcze jest też możliwość spadnięcia na jakiś tam skarb. Tak samo po drugiej stronie. Ale to na razie musielibyśmy zdezynfekować wszystkich tak normalnie po bożemu na dole. No, bo inaczej to będziemy mieli problem, jak spadniemy sobie w tak dużą chmarę przeciwników. A tutaj jest trochę ich. Jest ich trochę i to są nowi... Znaczy przynajmniej jest jeden nowy przeciwnik. O. What? A tego to ja nie widziałem. Co ty robisz? O kurde, a ciebie to już w ogóle nie widziałem. What the hell? Jasne. Kurde, na niego chyba tylko low stance. Ajajajajaj, nie mam staminy.
Tak, low stance'em można go najszybciej chyba pociachać. Dobra, mamy kolejny eliksir, weźmiemy sobie średni. Zobaczmy, co mamy tutaj. Ja w ogóle nie znam tych... To jest tak śmieszne, bo patrzcie, w przypadku Dark Soulsów, jeżeli grało się w pierwsze Dark Soulsy, to tak naprawdę wszystkie kolejne miały podobne przedmioty, prawda? A tutaj, w przypadku Nioh, mamy w ogóle totalnie inne przedmioty, z którymi przyjdzie nam się tutaj, wiecie, stykać. Więc trzeba się na nowo jakby ich uczyć. O, sztyw, dupę. O, jak szybko się wyzbył energii. Dwa razy to potrafiłem zrobić, ale jaja. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, odciąłem mu rękę. To tyle, spoko. I teraz tak, zastanawiam się, czy dałbym radę od razu sobie załatwić już tą znajdźkę, która jest na górze, bo jeżeli teraz... Zapiał. Jeżeli nie mam już teraz tego gościa pod nogami, to będę w stanie sobie tam zeskoczyć i nic mi nie powinno tutaj wadzić. Tak mi się wydaje. Nie, no to pewnie się nie zrespiły, nie? Nie, one są tylko jednorazową pułapką. Z tego, co się orientuję, to jest tu. O, 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 właśnie. Tylko, że trzeba bardziej w tę stronę uderzać. Nie! Drugi raz już tak zrobiłem, no. Jest tak chamsko zrobione ta półeczka, że to naprawdę trzeba mieć duże szczęście albo ładnie wymierzyć sobie, żeby tak stanąć. Bo ja nawet się nie ruszyłem, a on ześlizgnął się niżej jeszcze. Uwaga. Ja tak bardziej tutaj sobie zeskoczę, co? O, właśnie. O to chodziło. I tutaj mamy co? Włócznia. Jumongiermka. O kurde. No, dosyć mocno. Dużo obrażenia. Dużo... Co jest? Kto to? A ty! Nie, jeszcze jeden gość od góry będzie mnie tutaj bombami odrzucał. Dobra, spoczkał się tutaj chyba... Miałem powiedzieć, że tutaj chyba bombami nie dorzuci, ale chyba jednak dorzuci. Czekajcie, zajmijmy się nim, co? Powinien mu się tak spodziewać. Ej, what the fuck? Świetnie. Kolejny eliksir do dupy. Spadaj, frajerze. Teraz nie będziesz, kurde, taki chojrak, jak spadłeś sobie na dół, co? Nadal, patrzcie. Przyjemniaczek. O kurde. Nadal przyjemniaczek. Pyk, eliksir, kamień. Jest sponio. Tylko teraz tak, cyklop. Co z cyklopem? Cyklop jest... O właśnie, najpierw tego jednego sobie ściągniemy, bo ja też kiedyś zaskakiwałem tego cyklopa. O, what the fuck? Seto, ogarnij się, bo dzisiaj coś ci nie idzie. No jest gość do porobienia. Właśnie, o to mi chodziło. Pyk. Nie miał już energii. No i teraz został ten wielki. Wielki typo. Którego mogłem chyba... No właśnie, mogłem mu strzelić w oko. To by było na propsie. O, właśnie, a może mogę jeszcze. Tak, tak stoi. Ej, 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 czekaj, 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 czekaj. Kurde. No i stanął tyłem, no... E, ziomek. Ziomek. Czekajcie, będzie bieg za mną? Uwaga. Spróbujmy go jakoś. Raz. Wow! Nie wyczułem tego, że chcę skoczyć. O, what the fuck? Dobra, ale dlaczego ty masz tak dużo... Ej,
No okej, zadałem mu spore obrażenia. Okej. Najlepiej jak on by się rzucił właśnie na glebę. O właśnie, ja w tym momencie walę w oko. Dosyć srogie obrażenia odchodzą tą taką mocną techniką, tak? Czyli mocnymi uderzeniami. Róg demona. Fioletowy. Dzień dobry. Ty nie skoczysz na mnie. Nie ma takiej opcji. Uwaga. Pyk. Ty drugi raz skoczył tak szybko. Ale jajca. Oho. Ej, ciebie nie widziałem tutaj. Dobrze, że nie wyskoczył mi... Dobrze, że mi nie wyskoczył w walce z cyklopem. Bo wtedy był przypał. Dobra. I teraz tak. Czego cyklop pilnował? Cyklop pilnował tego skarbu. Jest gałąź Himorogi i talizman chwili. No i pytanie, co robią te przedmioty, no? Będzie jakaś opowieść? Nie ma opowieści. Strój łucznika, kapelusz. I chyba nie mam tutaj nic więcej. Ale... Słuchajcie, mówię, ale... Jeszcze warto by było tak. Skoczyć sobie tutaj na górę, bo jeszcze jest jedna znajdźka, która właśnie jest do zebrania w momencie, gdy sobie spadniemy na taką półkę skalną koło tego całego cyklopa. Więc sobie zejdziemy tu. Tutaj chyba był jeszcze nawet niedobity ten typek. A nie. A, bo on spadł, dobra. Okej, kumam. I teraz tak, tutaj na tą półkę trzeba było jakoś sobie zeskoczyć. Więc robimy to bardzo w porządku i bez większych problemów. Strój łucznika, szata. Okej. W ogóle w tych kryształach też mogą się czaić te... no. Kodamy. Swoją drogą tutaj jest jedna taka miejscówka. O właśnie, chyba ta. Tak, to. Ale tu pójdziemy sobie później. Dlaczego? Dlatego, że najpierw chciałbym wybić tych wielkich typów, którzy są tam. W związku z moją zasadą, że zawsze... Zabijamy chociaż raz każdego. To wypadałoby. O! Fuck you, debilne. Co to wymyślił? Okej, tutaj kodamy żadnego nie ma. Chyba właśnie są jest w tamtym miejscu, które przed chwilą pokazywałem. I teraz tak, uwaga. Tego przyjemniaczka sobie tutaj troszeczkę obijemy. W główkę mu strzelimy. Niestety, ale coś eliksiry mi dzisiaj schodzą dosyć szybko. Dobra, mam to i teraz walnie to, co ja chcę zniszczyć. Dobra, jaki atak teraz zastosujesz? Ten, ale dzięki temu nic nie masz. Rozpaćkał się. Tylko, że ten jest o dziwo prosty w stosunku do tego wielkiego cyklopa, który jest naprawdę nafidowanym typem. To go się trudno rozwala. Niestety. Teraz tak, tutaj jest Kodama. A za skrzynką, nie wiem czy widzicie, jest kolejny przyjemniaczek. Hello. Chodź, chodź. Bo tam jest pan cyklop, a my nie chcemy z panem cyklopem w żadnym wypadku mieć teraz nic do czynienia, będzie rzucał do nas kamieniami. Mhm. Okej, okay. Porobiony. Teraz tak, duża skrzynia. Z dużej skrzyni powinien wypadzić pilny skarb. Amulet o Mamori, paraliżu, bryła duchowego żelaza i kamień duszy razy jeden. Teraz tak, zastanawiam się nad tym, czy tego typa tutaj ubić sobie, albo może wiecie co? Czekajcie, zrobimy tak, pyk. Żeby on w moją stronę podszedł, przynajmniej mam nadzieję, że podejdzie. Nie podejdzie, naprawdę. Okej, teraz podszedł. I moglibyśmy tak szybko porobić tego cyklopa. Znaczy, staram się szybko, czekajcie. O kurde, tu jeszcze ten! Oż ty w pieruchu!
No nie, to ja na to nie byłem przygotowany. Potem pewnie tutaj do mnie przyjdzie, co? Chodź. Gdzie jest ten cyklop? Kurde, bo ten cyklop potrafi rzucać też kamieniami, a ja bym nie chciał, żeby... No właśnie. Żeby rzucił do mnie tym kamieniem, bo to będzie lekki przypał. Okej, i teraz tak. Nie wiem, czy cyklop jest w stanie tutaj wejść. Tu jest chyba dla niego za ciasno. Tak mi się wydaje. No idzie gdzieś naokoło, dobra. A z niego, z tego gościa, którego przed chwilą zabiliśmy, wypadły jakieś fajne rzeczy, przynajmniej fioletowe rzeczy. Róg demona, eliksir, o, to się przyda. 5 eliksirów mam, więc to nie jest tak kolorowo. Wam powiem. Nie jest tak kolorowo. Kamień, dobra. Nie ma nikogo. O kurde! Jakim cudem ja nie odskoczyłem? Dobra, rzucę kamień. Już się naładował skubaniec. Okej, okay, zniwelowana ta arena. Raz, dwa. Nie złapał mnie. Odstawka. To było bliskie. Jeżeli dobrze widzę, to jeszcze wstał za mną kolejny. Właśnie. Nie ma takiej opcji, stary. Tam jeszcze była taka... ta kurtyna, w którą jak się wejdzie, to właśnie pojawia się kolejny typek. Tylko że tego, jak zabijemy, to później go nie ma tutaj. Jak z tej kurtyny gościa zabijemy, to... Później już go nie ma. Tylko pytanie jest jedno. Czy ja jestem w stanie go porobić? To jest pytanie. I znowu jest do mnie tyłem, no. Nie strzelę do niego. Podałoby mu strzelić w głowę, żeby jeszcze parę gongów mu sprzedać. Dobra, 3 eliksiry, no. Nie jest kolorowo, powiem wam szczerze. Dobra, najlepiej jak on się rzuca na glebę. To wtedy ja mam czystą sytuację. Raz, dwa. Okej. Okay. Zlikwidowane. Oż ty w dupę. Ja pinkola, aha, bo się zablokowałem, nie mogłem do tyłu cofnąć. Do tyłu cofnąć se to. Nie zniwelowałem tego i się regeneruje. Tutaj jest tylko i wyłącznie chyba jedna szansa na trafienie, ewentualnie dwie. Później, jak widać... O, 3 razy walnął! LOL! Jeden eliksirek. No i właśnie, pytanie, czy trzeci raz wali, czy nie. Wiecie, tu przejdzie? Przejdzie. W ogóle... Szak. Ta muzyka mnie rozwala, jest taka cichutka, powolu... O, powolu. Bez większych emocji. Spokojna. O! Dobra, rozwalam. Ja pinkole, ile sobie musiałem to jeszcze jednak jesteś słaby. Ale nie zginęliśmy. Oprócz tego głupiego upadku z wysokości przez te głupie zapiedziałe nietoperze, to chyba... To się nie liczy oczywiście, nie? To się nie liczy. Dobra, idziemy, pominęliśmy. Tu pominęliśmy, dobra. No właśnie, tego skubańca trzeba. Tego skubańca trzeba obić, bo nie wiem, czy graliście na przykład w Diablo. W Diablo mamy coś takiego jak chochlik. Jak on się nazywał?
Hoklik Skarbnik? Jakoś tak. Chyba Hoklik Skarbnik. To tutaj ten Hoklik też posiada rzeczy, które są no bardziej wartościowe dla nas, tak? Czyli więcej, lepiej, wiadomo o co chodzi, prawda? O, i a propos Kodamy w tych wszystkich dziwnych rzeczach, to mamy. Wszystkie Kodamy z tego zadania zostały doprowadzone do chramu, więc mamy wszystkie Kodamki, spoko. I teraz jeszcze widzimy sobie drogę do bossa, która jest tak naprawdę już gdzieś tutaj za rogiem. Prawie, jeżeli nie ma jakichś innych skarbów, to powinniśmy mieć wszystko, jeżeli chodzi o snajdźki z tego zadania. Lekarstwo Shingiku. Problem jest tylko jeden. Mało eliksirów na walkę z bossem. Będę miał... Oho, słyszycie... Właśnie. Właśnie. Słyszycie? Skubańców? Już chciałem je sobie wyrzucić. Świeca przywoływacza i strzała Hamaya. Weźcie się, kurde, ja pinkole. One potrafią nawet zabić człowieka, jakby człowiek miał mało HP. To naprawdę. Dobra. I chyba to wszystko. I to jest arena walki z bossem. Ale my sobie do tego bossa nie podejdziemy jeszcze, z tego względu, że chciałbym się najpierw uzbroić na tego bossa, a zwłaszcza zregenerować sobie eliksiry, bo będę mógł ich chyba teraz posiadać 5, jeżeli te Kodamy, które odprowadziłem tutaj wszystkie w zadaniu. Podobno jest tak, że jeżeli się wszystkie Kodamy odprowadzi z danego zadania, to ma się plus 1 eliksir. Ten taki do przydziału, powiedzmy, tak? A po drugie, boss, z którym będziemy za chwilę walczyć. Zobaczcie, jak się wesoło robi tutaj. Jest... bardzo dużo stunuje, więc warto było też Amritę wydać przy okazji. Na ciało? Na serce 2? Myślę, że będzie ok. Nie wiem, jak tam z siłą. Może z siłą bym sobie trochę dodał, bo nie wiem, czy siła też wpływa... Bo tam napisane, że głównie dla toporów. Ale nie wiem, czy siła też wpływa na to, jakie zadaje obrażenia, damage konkretnie. Okej. Okay. Jak tam Kodamy? 8 na 8 i mamy tutaj już 15% większą szansę na wypadanie eliksirów, tak? Plus 3 eliksiry. Super. Okej. Okay. I teraz tak, tych eliksirów mam 8. Aha, bo z magazynu zabrało. Z magazynu zabrało, więc to nie wiem, ile mam tak domyślnie. Czy mamy katanę jakąkolwiek lepszą? 92... Włócznia... 97... Bizen i Hom... 97! Tutaj mamy jeszcze coś lepszego. I możemy sobie to prawdopodobnie jeszcze... Czekajcie, gdzie to było? LOL? LOL? To jest normalna katana? 104, nieźle. Ej, ja nie wiem, czy tutaj ten cały loot, który jest, to jest stricte losowy, czy nie? Nie mam żadnego pojęcia. I teraz tak, pancerz związany z paraliżem bym chciał, czyli tak, tutaj mamy trójeczkę. Tutaj mamy jakąś trójeczkę, ale to, aha, to jest to, co miałem, tak? Bo to sobie przeszedłem. Teraz tak, kolejny paraliż. Tutaj mamy jakąś piąteczkę, trójeczkę, trójeczkę. Okej. Okay. Nie patrzę nawet na obronę, tylko chodzi o obronę przed paraliżem. 4. Okej, okay, żeglarza. Paraliż, super. Kolejne 5. Oki. I tutaj przeciwko paraliżowi 3. I to jest to. To jest to, co chcemy mieć. Proszę bardzo, jeszcze sobie zapiszę, powiedzmy. Tak. Żeby było zapisane. Mam nadzieję, że się zapisze. Nie mamy możliwości już nic kupna. Więcej tam goście świeci. Oczywiście wszyscy się zrespili, ale my to już sobie nie będziemy z nimi tutaj walczyć. Fuck. Nie chciałem spadać, no ale dobra, niech tak będzie. Trochę tam życia nam zabrało. Nie ma co płakać. A tymczasem lecimy sobie na Bosiksa. 8 eliksirków powinno wystarczyć. Mam nadzieję. No, to hop. Mm-hmm.
No właśnie, kochany bosik, prawda? O jest. Dostałem tym naprawdę. Ej, no chyba jeszcze robiła jeden. Mi się wydawało, że jeszcze robiła jeden. O właśnie. Nie wiem dlaczego ja przez nią przeskakuję jakby. O, atakuje raz. Atakuje raz. Oj. Kurde. I przez nim jakby przelatuje, widzicie? Dobra, spokojnie, zregenerujmy sobie życie. Uwaga na stuna. Uwaga na stuna. Dobra, poczekajmy na jakiś... Och, nie ten atak konkretnie, ale dobra, niech będzie. Zdał tak duży... Kurde! Dobra, zużyjmy sobie jeszcze eliksir. Dobra. Trzy razy! Okej. Chciałabym je zjeść, albo pocałować, nie wiem, ja raczej z tym języczkiem to tak bym uważał jej. O kurde, trzy razy. Nie, 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 nie ma. Okej. Okay. Kurde, czasami robi jeszcze ten kopniak taki z tego. Op. Czasami jeszcze robi ten skopniak taki z kołowrotku. O kurde. Aaaa! Dziecko, kurde, kąpią. No właśnie, dziecko nie lubi kąpać, co? Ajajajaj. Dobra, spokojnie. Jedno uderzenie wystarczy. No i czasami jeszcze robi, widzieliście? O kurde! Już bym nie chciała, kurde, tutaj przytulić. Okej. Parasol. A, parasol myślałem, że jeszcze raz pójdzie. O, właśnie. I ten kopniak taki z kołowrotku, można powiedzieć. Kurde, mi tu nie pasuje. O, nie! No, co ty? Ej, ona chyba zregenerowała sobie życie. Dwa i trzy. O! Jo, Nicole! Oho, a to co? Dobra, chyba nic takiego, co? Przypomnieć trzeba, że... mamy jeszcze ducha. Okej, okay, z duchem to może poczekajmy do takiej lepszego momentu. Na przykład teraz. O właśnie. Nieźle. Patrz jakiego mam, kurde, miecza. O, to jest dobre też właśnie takie. A, kurde, skończyło się. No nic. Okej, okay, nie mamy tu nic więcej do znalezienia, więc idziemy naprzód. Tak, skończymy zadanie, kontynuujemy. I odnaleźliśmy tego, kogo mieliśmy odnaleźć. いや、誠に片付けない。槍には自信があったが、毛量の類とは戦ったことがござらぬゆえ、遅れを取り申した。
長く続く戦乱が故、国元では民草は窮し、甲斐が溢れておる。間もなく石田徳川の間で天下を二分する戦が起きるであろう。民のためこの戦を天下太平への戦、最後の戦とせねばなるまい。 Opętanie Fuseushi poprzez podział duszy. Zawsze się zastanawiam, dlaczego dzieci muszą krzyczeć tak, jakby je zażynano.感情しかできぬ石田のせいで、父上は天下より引き離されたのじゃ。家康殿と共に打ち果たしてくれん。長政、聞こえぬか。客人がおられる。 Calm down. Everything has been taken care of. Jaki kurde zajączek? Każdy by chciał mieć takiego zajączka, co? Kinno kamino samurai? Yokai yori mezurashii wa ne. Hanzou sama ni tsutaete. Chikuzen Tajibana ga ryou ni ta ayakashi no hen ari. Who are you? I dislike the company of drunk samurai. Hey! I am no samurai. So a common drunk. Even worse. Może kiedyś panią spotkamy jeszcze raz? No pewnie tak, bo była na trailerach. Towarzyszyła nam. Była gdzieś przy naszym boku. Więc mamy opcję na zakumplowanie się. Uhu. Okej. Okay. Głęboko w ciemności. Sir William, nie wiem jak mam ci dziękować za uratowanie Nagamasy. Masz moją dozgonną wdzięczność, jednak chociaż mi i moim rodakom nie są obce zagraniczne imiona, to obawiam się, że twoje jest dość trudne do wymówienia. Czy mogę zasugerować, abyś od teraz nazywał się Anjin? Po japońsku słowo to oznacza pilota, co wydaje się dobrym mianem dla żeglarza takiego jak ty. Jestem pewien, że mieszkańcy tej krainy łatwiej sobie z nim poradzą. Złowroga jaskinia... odblokowano. No, to prawdopodobnie tutaj zadanie, tylko że zadanie poboczne, tak? Dobra, i możemy lecieć na kolejne zadanie główne. 8 kodam. Uśpiony kamień dusz. Głowa rodu Tutahibanów, Lord Muneshige? Nie daje znaku życia. Zaraz, Muneshige. Nie daje znaku życia, odkąd wyruszył walczyć z potworami. Jeśli możemy mu pomóc, byłoby to z pożytkiem dla naszej kampanii. Okatsu
zorganizowała już spotkanie z jego żoną Lady Kinchio. Williamie, ruszajmy czym prędzej do zamku Tachibana. Boże, te nazwy, ja już tam gdzieś wzrokiem czytam, kurde, następną linijkę, żeby sobie przeczytać tą taką nazwę własną właśnie, Okatsu i jakieś tam inne Muneshige, masakra, połamanie języka. Chram, Dazaifu, został pierwotnie założony, aby udobruchać rozwścieczonego ducha zemsty. Jednak było to dawno temu. Teraz budynki chramu zamieszkują przestępcy i mordercze yokai. Krąży wiele plotek, a szczególnie niepokojącym krzyku, który dobiega nocą z tej okolicy. Krzyk, powiadasz? Dobra. Yo, irashita, Hanzo-dono. Sassoku ja ga. 1600 roku. Dobra, nagle się tak tutaj pojawiliśmy po tej dziwnej cutscence. Nie za bardzo wiem, co ona miała wnosić tak serio. Ale woda. Boże, to będzie hardcore dla jakiegokolwiek bitrate'u. Deszcz, ciemno, masakra. Dobra, weźmy się pomódlmy, z tego względu, że mamy przy okazji też awans, który możemy sobie rozdać. No i tam jakieś tam amrita też wpadła. Dobra, będziemy mieli tutaj 8 kodam do zorganizowania. Będzie można sobie tutaj rozdać punkciki. No właśnie, może byśmy dostali sobie w jakąś siłę, co? Chociaż 2 punkciki. Nie wiem jak to działa, ale powiedzmy, że mogę liczyć na większy damage, mam nadzieję. No tam statystyki poprawie się podnosiły, nie? Dobra kochani, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym, czyli prawdopodobnie jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.